tym miejscu może być Twoja reklama wideo. Skontaktuj się z nami. Samorząd Miasta i Gminy Końskie stara się o dotację na przebudowę kolejnych odcinków dróg. To wniosek o wiele milionów, a zyskać ma m.in. samo miasto, bo do kompletnego remontu miałaby pójść ulica Spółdzielcza. Przy niej powstałoby też nowe rondo. Oprócz tego gmina chce też wyremontować jeden dosyć strategiczny trakt wiodący przez podkoneckie wsie oraz jeden mniejszy odcinek wiejski. Obecnie zbliża się termin naboru wniosków o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Plany Gminy Końskie są ambitne. W zasadzie mamy gotowe dokumentacje przygotowane do aplikacji na takie trzy drogi. Jedna to jest droga będąca łącznikiem między drogą powiatową Prociwin, Graców, Jeżów do Zakładu Drzewnego, a poprzez niego do drogi Końskie na Łęczów. To jest coś, co pozwoli nam skrócić trasę przejazdu autobusów i będzie dla mieszkańców samych ogromnym udogodnieniem, ale przede wszystkim pod kątem trasy autobusowej, która objeżdża te miejscowości z północy naszej gminy, pod kątem dowozu do szkoły. Pozwoli nam to, żeby na każdej trasie zaoszczędzić kilka kilometrów i sporo czasu. To jednak nie wszystko, bo konecki samorząd zamierza przebudować jeszcze jeden odcinek wiejski oraz dokonać bardzo dużej przebudowy w samych Końskich. Drugi wniosek będzie dotyczył ostatniego odcinka dróg w Małachowie, to jest koniec gminy. Tam wykonaliśmy w zasadzie przebudowę niemal wszystkich dróg, został jeden odcinek z rozsypującym się asfaltem. Ale najważniejsze zadanie dotyczy centrum miasta. Po przebudowie tego ścisłego centrum przyszedł czas na ulicę Spółdzielczą. Po przejęciu od powiatu gmina Końskie zleciła wykonanie dokumentacji technicznej. Mamy już wszystkie decyzje administracyjne, łącznie z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. I cały ten odcinek zgłaszamy do przebudowy, łącznie ze skrzyżowaniem ulicy Warszawskiej ze Spółdzielczą, z poszerzeniem tego zjazdu na skrzyżowanie ze Starowarszawską i z ulicą Targową. Przede wszystkim ze względu na logikę powiązań sieci podziemnych. Więc całość będzie wyglądała w ten sposób, że obejmiemy inwestycją ulicę Spółdzielczą i ulicę Targową z połączeniami między nimi. Pozwoli to docelowo, by ze Spółdzielczej można było wyjeżdżać w kierunku Targowej wprost przez skrzyżowanie. Dzisiaj musimy objeżdżać do ronda cichociemnych, czyli nadkładać drogi dosyć daleko. No i jednocześnie poprawić tą infrastrukturę, która powoduje, że utrzymanie odwodnienia, utrzymanie w stanie niepogorszonym całej infrastruktury podziemnej będzie nam gwarantowało dobrą jakość tych usług komunalnych przez następne dziesiątki lat. Ostatni projekt wiąże się z powstaniem nowego ronda podwójnego, które będzie łączyć ulicę Spółdzielczą, Targową oraz Starowarszawską. Mieszkańcy od dawna oczekują przede wszystkim interwencji na ulicy Spółdzielczej w Końskich. No nie ma co ukrywać, że ulica Spółdzielcza jest ostatnią z dróg gminnych w centrum miasta, które są w złym lub bardzo złym stanie po okresie, kiedy była to droga powiatowa. Sama przebudowa ulic w centrum może pochłonąć około 16 milionów złotych, ale gmina liczy na 80-procentowe dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. O wynikach naboru dotyczącego dofinansowania do przebudowy dróg będziemy Państwa na bieżąco informować. Gmina Końskie chce, by w najbliższej przyszłości przebudowane zostały także ulice 1 Maja i Fabryczna, które są we władaniu województwa świętokrzyskiego, oraz powiatowa ulica Lipowa. Tutaj jednak na ten moment trudno mówić o jakichś konkretach.